mam silnik, nie mam pasów. Ale bardzo się zżyłem przez ostatnią godzinę z tym samochodem i myślę, że mamy przed sobą długą przyszłość. No i fajne jest to, że nie dostajecie tutaj punktów karnych. No oczywiście, zwłaszcza, że nie mamy prawa jazdy. Lubię szybko jeździć, ale no jeżdżę w pizzerii, jestem rozwodzicielem pizzy, także ogólnie tam trzeba troszeczkę szybciej jeździć, a nie można tak podobijać do siebie takie rzeczy. Także tu jest taka fajna zabawa. Ja tego jako rywalizację no, nie traktuję, no bo po co, no. No tak jak ci z tyłu na przykład za nami, takie BMW, stuningowane takie rzeczy, ja to wolę standardowe autko, porozbijać się trochę. To jest pierwsza moja edycja, ale myślę, że jeszcze wystartuję na pewno nie raz. I jako organizatora też zaskakuje te zainteresowanie, no bo ludzie śpią w hotelach, przyjeżdżają naprawdę z całej Polski, także bardzo nas to cieszy. Zasady są bardzo proste, samochód o wartości do 1000 zł, nie może być jakoś przesadnie skorodowany, ale jak widać tutaj są to w miarę takie świeże wraki, że się tak wyrażę. 21 lat, pasy bezpieczeństwa, kask z homologacją drogową, czy jakiś tam motocyklowy, rajdowy, no i chęć dobrej zabawy przede wszystkim. Wypożyczony z autozłomu, zobaczymy jak się spisze. W ogóle rewelacyjna inicjatywa, drugi raz startuje. Kierowcy się mają gdzie wyżyć. 120 zł wpisowe, 300 zł wynajem, więc 420 plus jakieś paliwo. Fajna zabawa. Najważniejsze jest to, że nie trzeba żadnych jakichś uprawnień, że może praktycznie może startować każdy. Amatorsko można się bawić, bez żadnych licencji, bez niczego. I to podejrzewam jest taka furtka, że będzie przyciągać ludzi. Można bardzo szybko zrobić pit stop. No można. Bardzo szybko można zrobić. Każdy aspirujący pilot drogowy tutaj może puścić wodze fantazji w sposób całkowicie bezpieczny. Organizacja moim zdaniem jest fantastyczna. Widać, że wszyscy wspaniale się bawią. Ja na pewno będę tu wracać, jestem tu pierwszy raz. Ale kobiet, jak widzimy, bardzo mało tutaj jest. Tak, aczkolwiek zdążyłam już zauważyć panie na stanowisku kierowcy i pilota w jednym samochodzie. Byłam pod wrażeniem, jak dobrze dziewczyny radzą sobie w takiej nietypowej dla nas roli. Mam nadzieję, że więcej kobiet będzie uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, ponieważ uważam, że równouprawnienie powinno sięgnąć wszędzie, również tutaj.